do zwycięskiego gniazda. Dziś to będzie trudny zeskok w Krokwi, w Zakopanem. Magia tutaj, która zawsze mu towarzyszyła, powoduje, że walczyło rząd dusz. I teraz czterokrotny zwycięzca Zakopanego w powietrzu. Daleko, ale przede wszystkim szczęśliwy, że wylądował ostatni skok Adama Małysza. Ostatni skok, pamiętamy, w Pucharze Świata zakończył się upadkiem, a teraz Adam jest na dole, ależ on jednak kocha tych kibiców, tak jak oni jego.